W mroku brutalnej okupacji znaleźli się ludzie odważni, pełni zapału i energii, skłonni do największych poświęceń. Wspaniali patrioci, którzy gotowi byli oddać życie za krwawiącą ojczyznę. Oto historia jednego z nich. No, urodziłem się 15 kilometrów od Wilna. Pracowałem na roli. No, chodziłem do szkoły, skończyłem 6 klas. Zaczęła się wojna. No i w czasie wojny pracowałem na roli u ojca. Do 1949 roku. W 1949 roku organizowali takie kolektywne gospodarstwo, kolchozy. No ale co, o ile ja miałem zdolności i chęci do techniki, bo mieliśmy kuźnię swoją z ojcem organizowaną, porobiliśmy wszystkie narzędzia rolnicze, ułatwiające w gospodarce. Zbudowałem domek. W 1954 roku tu ożeniłem się już w swoim domku i założyłem rodzinę. I tak z 1954 roku mieszkam tutaj, na tej ulicy. До війни скончилим 6 клас. Началася війна. Ну і відомо, як то війні ружні були, і бомбардування там, і того, і ового. По початку тієї війни в 1945 року німецько-большевіцький. Прийшли німці, в окупації були. Теж нас того заправляли молодих на таке панствове праці там. Будували нову колію, ну і різні такі праці при дорогах. І надалі управляли ми ролі, сплачали ми контингент. В 1943-1944 року організувалася вже підпольна армія краєва. Ну і у нас там по сусідству був фольварок, такі мешкали там панове, пан Карджіс. Патріотична та родина, і там була заложена сітка Аковська. Ну, і там з колегами ми належали ми до сітки Аковської. Помагали ми там, посилали нас до міста, а переважно то пильнили ми такі обсерваційні дежури, бо як там збиралися якісь з'їзд, ну, радше піхота там сходили ще до того фольварку, з того з лясу, з міста, то нас того обсадзали на взгорках і обсервовувати, де німці чи литовська поліція того приходить, щоб так зненацька не нападли на тому. Значить, сидіба наша, ну то повинні ми такі обов'язки. Припроводзали ми, бо наше в тим фольварку було таке, якби кватермішчовство. Там приходили хлопці з міста, з Вільна, з Вілейки. Ну, вони не виділи, де до лясу є, там того. Ну, то там їх організували ще так, і там пару днів прибивали. І їх потім припроводзали ми вже до лясу, до партизанки. Тут було наше таке з колегом учащання в тій сітці. По роззброєнню армії краєвої зостали арештовані з того фольварку властитель з сином старшим, його швагер і комендант, який доводив там недалеко мешкаловок. Зостали осаджені в НКВД в Нововілейці. Tego i było takie Saratow-Moskwa. Pierwszy gazociąg prowadzili z Saratowa do Moskwy. Tam było potrzebne bardzo robocze siły. To tutaj tych aresztowanych zbierali.
sadzali do pociągu, zaczynając na Środkowne, z Kowinskiego więzienia, więzienie za miastem Prwieniszki, potem z Lukiszek, z Wilejki, wygarnęli i powieźli. I tych naszych sąsiadów. I oni jeszcze nie byli zaprotokolowani, także ich tego wywieźli jako złapanych, bo też łapali okowców, gdzie po krzakach, po lasach, tam po drodze i też sadzali i prędko wywozili na tą pracę. KGB z Wilna potrzebowało z tego, z NKWD z Wilejki, tych aresztowanych, a ich oni nie widzieli, bo protokołu jak nie było. To jeszcze był syn, 17-letni, młodszy tego kardzisa, jego aresztowali. Jego tam tak torturowali, że on już nie do, było nie do wytrzymania, to szklem pociął sobie żyły na rękach, żeby popełnić samobójstwo. No jak on tego już był, leżał we krwi, spłynięty. Żołnierz jego prowadzić przyszedł na górę już z piwnicy tej do, na przesłuchanie, on już leżał martwy prawie. To go wyciągnął tam na śnieg, bo to już było w grudniu, i rzucił, żeby dogorywał tam. No, on na śniegu odsucił się i jakoś wypał za węglem, tam już szła ulica. Człowiek jechał z wiązkami, z drzewem do miasta, no i zobaczył, coś rusza się w kanawie, to zobaczył człowiek, to go na sani przywiózł tam parę kilometrów na przedmieściu. Wilna była szpital i zdał do tego szpitalu. No tam prędko obsługa jeszcze była polska. Zorientowali się, w czym sprawa, że to coś takiego. No jego zaopiekowali się im mocno. Ale na trzeci dzień już nałożyli areszt. Pojechali po szpitalach i znaleźli takiego. Nałożyli areszt i chcieli jego przysłuchiwać, ale lekarze nie pozwolili, że on jeszcze bez przytomności, nic tego nie będzie, no to dali telefon, przyjdzie do przytomności, żeby zadzwonić. No ale jego tam długo trzymali, niby bez przytomności. Jak zaczęła się na poprawę, a jeszcze tam działała ta organizacja, no to go wycofali tego ze szpitala. I tego potem z opowiadania tego już jego córka niedawno okazało się w Warszawie, przyjeżdżały tutaj, bo on zmarł kilka lat temu. Znaczy było tak, że siostra jego została, wzięła pół kabana, zawiozła do lekarza, żeby to jakoś zagładzić. No to lekarz, tam leżał jeden w trupiarni, to na jego nazwisko, tego martwego, jemu dał dokumenty, no i jego schowali. W Wilnie przechowywali tam, tego póki wy trochę podleczy się i potem przez placówkę, gdzie było tego werbowali do armii Berlinga. Przesłali do Polski i tak pod innym nazwiskiem żył cały czas. No a my też tam dużo powrócili z lasu po rozbrojeniu. To też ukrywali się chłopcy, to niektóre. Znaczy my z kolegiem, który wrócił z lasu, wstąpiliśmy do Wilejki, do Straży Ogniowej. No, otrzymaliśmy takie tego dokumenty podpisane przez NKWD, bo Straż Ogniowa, policja, kolej, to wszystko należało do NKWD, Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. Вот. No kilka razy było, do tej taka była organizowana łapanka, organizowana była pod nazwaniem Śmierć, co jest 18 tysięcy osób, żołnierzy, które zajmowali się, znaczy się dla, jako oczyszczanie tylu fronta. Różne tam zbiegów takich ukrywających się, no i tych dezerterów, oni to wszystko łapali, no i przeważnie łapali tego ukrywających się żołnierzy Armii Krajowej. No dwa razy mnie też było, legitymowane było, no, ale jak ja miałem taki dokument, no to zostało. No a niektórych też aresztowali, takich czterech chłopców
Znów wielkie aresztowali, dali im po 10 lat. Jeden to uciekł tego z aresztu z Wilnie. Bo jak jego prowadzili z aresztu, z tego z Lukiszek, takie więzienie jeszcze zbudowane przy carze, że z tego więzienia jeszcze nie było wypadku, żeby ktoś uciekł. Ale jego jak prowadzono nocą na drugie czy trzecie badanie na przeciwległą stronę ulicy do tego KGB, on miał w kieszeni piasku, sypnął konwojentom piaskiem w oczy, wyrwał pistolet i uciekł. No a mieszkanie jego było w Nowiwilejce, tam mieszkała jego mama, żona i trzy córki. No to tam mieszkanie, jak wiadomo, już miejsca nie było, to jeszcze odnalazł kolegi, odkopali broni i już szli do, w stronę jeziora Narocz, tam gdzieś, gdzie byli w czasie niemieckiej okupacji, tam walczyli nawet z tą partyzantką sowiecką, tam bandy były takie żydowskie, które rabowali miejscową ludność. Ale napotkali tam tego, byli na noclegu tam między Nowiwilejką a miasteczkiem Mickuny u takiego gospodarza Paszkiewicza. No, Paszkiewicz, tego gospodarz z rana wyjechał do miasta z towarem. No oni zobaczyli przez okno, że idzie takie kolumna, która szła takim zwartym jako łańcuchem, jak po rusku, cepiu. I tam zaglądali wszędzie do wszystkich kątów, tam do stodoły, do chlewów, tam na strychach szukali tych partyzantów. No to na gospodyni, mówię, był chłopak 14-letni, dziewczynka 6-letnia, chowajcie się pod piec, bo jak to na wsi byli takie duże wiejskie piecy, a pod piecem było takie dosyć pomieszczenie tam dla przechowania kur na zimę. No i oni otworzyli ogień znienacka po tych żołnierzy, dużo ich tam ułożyli. No i walka była, i potem jego został on ranny. Znaczy, jego on był już na strychu, ze strychu zjechał tam, myślał, że odstąpili czy odeszli, a oni jednak ukryli się. Jak on zjechał po desce na dół z-za węgla, zerkałem mu jego, ułożył go ten żołnierz i tak jego postrzelali, że nieznaczny był, że to człowiek. No wrócił tego gospodarz z miasta i powiedzieli, tego psa zakopcie tutaj w ogrodzie. Zabrali swoich tych martwych, rannych i odjechali. Gospodarz z synem, z księdzem, z Mickun, jego zawinęli do koca, tam już jako człowieka tego, pochowali tam niedaleko na wzgórku nocą. Postawili krzyż, napisali na tabliczce, że Felicjan Marynowski zginął śmierci bohatera za ojczyznę. Ktoś doniósł na nich, no aresztowali tego gospodarza z synem i księdza. I na Syberię tak samo. No i na Syberii ten chłopak był w jednym lagrze z tych kolegów jego. I tam w czasie rozmowy usłyszał, no, pseudonim Blok miał ten Felicjan Marynowski. O Bloku, to mówi Blok, został zastrzelony na naszym podwórku i opowiedział, jak to uciekł, jak opowiadał dla ojca, on słyszał. I tam jednemu z tych kolegów, nazwisko Bójko było nazwiskiem, opowiedział to. I gdy wrócił ten Bójko po 10 latach, czy po 13 nawet, z Syberii do Warszawy, ogłosił tam w prasie, że tak i tak spotkał takiego, no i my dowiedzieliśmy się. A jeszcze była tam taka historia, w Dziewiniszkach było pochowane 4 hakowców, które zginęli w maju miesiącu, tam z rosyjską desantną grupą pochowani byli. I ich 13 lat temu stamtąd zgumowali do Solecznik, do rejonu. 4. No i, a my z prezesem stawialiśmy te krzyże, nadgrobki po Armii Krajowej. Ustawiliśmy za ten
515 lat przeszło 200 nadgrobków po całej Wileńszczyźnie, tu na Litwie i na Białorusi. Postawiliśmy 4 krzyże, 3 było znanych, 4 był nieznany, NN. Ktoś przyjechał z Polski, napisał, że tu pochowany Felicjan Marynowski. To też było w prasie. I gdy przeczytali jego córki, bo starsza w czasie wojny zmarła, jego żona też była aresztowana na parę lat, matka też zmarła, 2 córki i wnuk. Przeczytali, jeździli tam, składali kwiaty. Myśleli, że to ich ojciec i dziadek. A ten wnuk pracował w archiwum KGB, gdzie te protokoły byli. Wszystkie. No i on natknął się na te protokoły, zrobił kopię i przyjeżdża do mnie, bo on słyszał, że ja tym się zajmowałem. Jak to jest, tam zginęli w maju, a to aresztowanie dopiero we wrześniu. No to faktycznie to bardzo zaciekawiło mnie. No to ja pojechałem po szkołach pobliskich, dopytując się, czy czasem ktoś nie zna o takim gdzieś pochówku jednym. No i tam ze wsi Łoźniki, niedaleko Nowowilejki, starsza pani, nauczycielka, mówi, że znamy ten grób, gdzie było napisane Felicjan Marynowski. Pokazała nam. No to my też postawiliśmy nadgrobek, taki standardowy biały krzyż, było poświęcenie, było w prasie, bardzo było uroczyście to. Tak от. В прасі то не писалося, а то було, ну як то називали, пантофльова почта. З уст до уст. Оповідали, слышали, які там святкові були те розчалювання. Там і різних тих з гетто проводили, там і з в'язнення, які трапляли, значить, з того. Арештовані були, теж впадки були тих святок армії краєвої. Теж там було арештованих і розчалюваних там. Так само розчалювані були те адвокаті, професорові арештовані, там були розчалювані. Ну так і було, згроза була. Бо в 41-му році, як прийшли то німці, єсенню, де ми мешкали, ми недалеко обок Нововілейки, забрали єсенню, не пам'ятам, то хіба в вжечні було, з Нововілейки, з поблизьких тих містечок, з Рудоміни, з Міцку, Лаваришек, Шумська. І там був панствовий майонтик. До війни там був дом поправчий, де малолітні престемці були. Причимивані їх там навчили, там того і господарили на тій землі. А в часі війни там пусте було. Ми то всі спонділи там до того майонтку. Ну, одне мовили там 2500, другі мовили, що там 3000. Тих всі жидовські родини, старих і малих, і діти там, ну, і тих менших. І там недалеко в Ляску викопали дул. Метри хіба пройшло 30 довгості, хіба 10-12 широкості, глибокості, те хіба за 4 метри, і припроводзали по 50 осіб, менше суддільні, кобітоддільні, над тим долом ставяли і розчалювали. То хіба, бо я не пам'ятаю, 3, може 4 дні слихати було щеляніна, бо то одне збило там, це ж 2 кілометри. Навіть і таєнки були слихати. То теж така згроза була при житті, бо теж мовили, пощеляє жидов. Візьму ще за поляків, да. Бо там щеляли, правдоподобні літвіні, але в німецьких мундурах були. Да. І так розчеляли. Потім через рік нас ще фурманки казали там возити пях, бо там опадла земля. І почали там видобувати такий неприємний запах. То ще ми возили там жвір, засипували. Потім в 1943 році німці
przyciągnęli taki kawał blachy, metry chyba 3 na 2. Rozpalili po dole ogień, bo to było na podniesieniu. Przypędzili tych niewolników sowieckich, tam koszary byli w Nowilejce. Dostawali te już, wiadomo, rozłożone były te ludzie, te szczątki. Bo to ich rozczyliwali tylko w bieliźnie. Przed laskiem tam tego przypędzali po 50 osób, kazali zdejmować wierzchnie ubrania, w bieliźni ich pędzili, rozczyliwali. No i ich to wszystko palili, te ciało, te mięso. To taki wstrętny zapach był, że jak wiatr pójdzie w naszą stronę, to miejsca nie mieliśmy. Ja ich chowałem się do piwnicy, bo nie można było zasnąć. To nawet do piwnicy ten zapach przedostawał się. To tam parę miesięcy to w takim koszmarze żyliśmy. To. No prawdopodobnie tam jeszcze oni mieli zachowane z sobą tam monety złote, tam zegarki złote, to dużo wyplawili tego złota. No i znowu sypali, zakopali. No i był postawiony nieduży pomniczek taki betonowy, jakoś bardzo Żydzi swoich zmarłych słabo uważają. To przyjeżdżał jeden historyk, taki nazwiskiem Piskunowicz z Warszawy. To jeszcze ja go woziłem, tam on zdjęcie robił, to owo, opowiadałem, jak to było. No a tak oczekiwaliśmy, ja mówię, do 50 roku byli w wózki, to zawsze czekało się, czy do rana dożyjemy, bo przeważnie wywózki byli nocą. No jeszcze byłem kilka razy w 51-52 roku wzywany na badanie, czy kiedyś należałem do Armii Krajowej. No ale tak udało się odmówić i wszystko, że wszystko wyszło gładko. No i tutaj z naszych moich okoliczności nawet nie było takich wypadków, żeby byli aresztowani. No na przykład z naszego teraz stowarzyszenia polskich kombatantów, taki znajduje się Wierciński w miejscowości Taboryszki, który został aresztowany po mojemu w 1949 roku, który przynależał kiedyś, on sam organizował siatkę jakowską, ale po cichu siedział, ale jednak dokopali się i w 1947 czy 1949 roku gdzieś tam zapisano jest. Został aresztowany i osądzony na 10 lat, który odbył tam 10 lat, jeszcze kilka lat wolnego posiedlenia, jak to było, powrócił. Jeszcze żyje, ma 101, już 102 rok idziemy. Tak. To było na Litwie do 52 roku, tam jeszcze nawet później byli wywózki, bo tam w lasach ukrywali się jeszcze o wiele dłużej, czym u nas. У нас теж було тут 70 кілометрів від Вільна, місцевість така, Нарвілішки. Там укривалося чехаковців в лясах. Єдного арештували, другого теж потім защелили. А один укривався до 57-го року. Ну, але потім ж вийшов по амнестії. Того, то ж його не судили. Jako dobrowolnie on dał się, to prędko wyrobił dokumenty i wyjechał do Polski. To jeszcze takie wypadki były. To trzeba było też umieć podejść do miejscowej władzy o pozwolenie na budowę cmentarzy, bo to przecież były tam pochówki takie prowizoryczne, krzyże też już pogniły tam, te nadgrobki, te mogiły też zarośnięte. No to budowaliśmy takie te krzyże standardowe, nieduże takie białe, jak jest na zdjęciu, nadgrobki. Już to był nasz taki niby standard. No to trzeba było też umieć miejscowo władzę domówić, żeby otrzymać pozwolenie. I tak my narobiliśmy, przeszło 200 takich mogił. Oprócz tych, co na cmentarzu Rosa, koło 80 pomników. Przy operacji Ostrobrama Czech poległo, to sąsiad, mając konia, on na komu nie pracował, to dwóch zawiózł na Rosę, tam pochowali, a jednego na miejscu zakopali. W
przy drogach krzyżowych, gdzie była walka za Wilnem w miejscowości Krawczuny. Tam postawiony pomnik po na miejscu tych walk. Ale oni pochowanie wszystkich przywieźli, pochowali przy drogach krzyżowych. Tam był postawiony metalowy krzyż i trzy płyty. Na płycie napisano, które tam znane, nazwiska nieznanych tam. W 70-tych latach przyjechała z Moskwy jakaś kobieta, po polsku rozmawiała, tak do władzy tej litewskiej. Znaczy pozwolenie otrzymała, najela koparkę niedużą, wykopali kilka szczątków. Te szczątki zawieźli, tam jest kościół parafialny i cmentarz parafialny koło kościoła. I tam na cmentarzu, na końcu, na śmietniku ich pochowali, postawili krzyż, tabliczkę, napisali po litewsku, po rosyjsku. Znaczy, jeżeli przetłumaczyć na polski, że tutaj leżą obywatele, którzy zginęli przy wyzwoleniu Wilna. No. No to akowcy potem rzucili tę tabliczkę, napisali, że tu są żołnierze Armii Krajowej. Ale tam niedużo, ile tam szczątków, tam może kilka. A reszta tam leży, około 80 na tym miejscu. I po nocy została tam główna płyta rozwalona na kawałki, rozbita. No ale potem akowcy też złożyli tam płyty, zrobili taki bandaż betonowy. No, już ustawili na miejsce i tam ślady te są i tak stoi. To tam zaniedbane takie, zrobiony krawężnik tam niewysoki, z betonowy. No to tam za parę lat zarasta trawa. No to jeździmy tam i robimy tego, oczyszczamy i tak od. To w zeszłym roku tego. I zawsze odbywa się tam rocznica 13 lipca, jak była tam walka. Bo tam jak wyszło, że znaczy był duży oddział Niemców, jeszcze w Wilnie okrążony, ale Niemiec rzucił desant i oni przerwali okrążenie Armii Krajowej i tam kilkanaście kilometrów za Wilnem napotkali pierwszą brygadę Armii Krajowej, armię imieniem Juranda. Zawiązała się walka, no i tam Niemców poległo i poległo tam 80 przeszło żołnierzy Armii Krajowej, których pochowali tam właśnie. I tam co roku przy tym pomniku organizuje miejscowa władza takie uroczystości. Msza święta odbywa się z uczestnictwem księdza, no i tam w ogóle tam i orkiestra towa. Natomiast ja mówiłem, no i mój ten prezes mówili, dlaczego nie ma szacunku w tym miejscu, gdzie kości są pochowane. No to tam władza tak jakoś nie zwraca uwagi. I teraz tego wywnioskowaliśmy, że to była brygada, która nad Naroczem tam stacjonowała i bardzo zwalczała rosyjską, tam żydowską, tam partyzantkę bandy, te, które rabowali miejscową ludność. To oni zwalczali tą partyzantkę. To z tego powodu chcą po mojemu zniszczyć te ślady. Вот. No to my też tutaj z kolegiem, z którym to robiliśmy, te dużo tych krzyży, planujemy, ale jakoś trudno to zrobić już, żeby choć pomnik tam postawić i upamiętnić. Urodziłem się 15 kilometrów od Wilna. Pracowałem na roli. No, chodziłem do szkoły, skończyłem 6 klas. Zaczęła się wojna. No i w czasie wojny pracowałem na roli u ojca. Do 49 roku. W 49 roku organizowali takie kolektywne gospodarstwo, kolchozy. No ale co, ile ja miałem zdolności i chęci do techniki,
bo mieliśmy kuźnię swoją z ojcem organizowaną. Porobiliśmy wszystkie narzędzie rolnicze, ułatwiające w gospodarce. Zbudowałem domek. W 54 roku tu ożeniłem się już w swoim domku i założyłem rodzinę. I tak z 54 roku mieszkam tutaj, na tej ulicy. Do wojny skończyłem 6 klas. Zaczęła się wojna. No i wiadomo, jak to w wojnie różnie było, i bombardowanie tam, i tego, i owego. Po początku tej wojny w 45 roku niemiecko-bolszewickiej przyszli Niemcy. W okupacji byłem. Też nas tego zaprawiali młodych na takie państwowe prace tam. Budowali się jakieś zjazd, no raczej piechota tam schodzili się do tego folwarku, z tego z lasu, z miasta. To nas tego obsadzali na wzgórkach i obserwować, gdzie Niemcy czy litewska policja tego przechodzi, żeby tak znienacka nie napadli na tą, znaczy siedzibę naszą, no to pełniliśmy takie obowiązki. Przeprowadzaliśmy, bo nasze w tym folwarku było takie jakby kwatermistrzostwo. Tam przychodzili chłopcy z miasta, z Wilna, z Wilejki. No i oni nie wiedzieli, gdzie do lasu iść, tam to owo. No to tam ich organizowało się, tali nową kolej. No i różne takie prace przy drogach. I nadal uprawialiśmy rolę. Сплацаліśmy контингент. В 43-44 року організувалася już подпольна армія краєва. Ну і у нас там по сусідству був фольварок. Такі мешкали там панове, пан Карджіс, патріотична родина. І там була заложена сятка Аковська. Ну і там з колегами ми належалися до тієї сятки Аковської. Помагалися ми там. Посилали нас до міста, а переважно то пильнилися такі обсерваційні дежури, бо як там... W mroku brutalnej okupacji znaleźli się ludzie odważni, pełni zapału i energii, skłonni do największych poświęceń. Wspaniali patrioci, którzy gotowi byli oddać życie za krwawiącą ojczyznę. Oto historia jednego z nich.